Witamy się z Wami na naszym kanale Tui Story Vlog. Mamy sobotę i jedziemy właśnie do parku na plac zabaw, na lody, na spacerek. Pogoda wreszcie fajna. Pogoda wreszcie fajna. Zrobiło się nawet gorąco, tak nagle, wiecie, z dnia na dzień. Jak to w pogodzie ostatnio. Zrobił się upał, więc my też zachęceni tym słoneczkiem idziemy na plac zabaw. Dziewczyny siedzą z tyłu, Lila pije napój, Nela tam zagląda za okno. Odwiedziła nas też dzisiaj ciocia, więc jedziemy z ciocią. Ciocia jedzie w drugim samochodzie. No i zobaczymy, co będziemy robić. Relacje będziemy Wam zdawać na bieżąco. To to potem. Chciała to być. Co ty tu masz? Banana. Banana? Czekamy na dół. Ja mam jabłka. Ty masz jabłko. Muszę, mamy się tu czasami ptaki polecić. Co, dobre to jabłko? A papę. No, nas się spotkał kolegę. Ale jest cisza. Tata, a mnie też. To chodź. A co, na pupie zjeżdżasz? Tak, ale po tym Nela, nie po tym. Tutaj po tym zjeżdżaj. Po tym śliskim. Po tym czarnym. Mama, ja nie popychamy, Lila. Dwa, trzy, cztery. Osa? No to co, dziewczyny, zjeżdżacie czy nie? Ale nie po tym śliskim nie wychodź, tylko tam po środku wychodź, tam po środku nie jest ślisko. Ej, patrzcie się. No. Uda się czy nie? No, i po tej rampie to zamiast... To na nóżkę. O, chłopczyk dał radę, widzicie? Spróbuj się tak jak chłopczyk. Się tak za górę by się trzeba było złapać. O, już prawie, już prawie. O, widzisz, spryciarzu, bardzo dobrze. No, dawaj do góry. Dasz radę, czy nie? Nie? No to się pójdź. No to tata, musisz pomagać. Tata wkracza do akcji z pomocą. To jest generalnie rampa dla hulajnóg i dla deskorolek. Dla rowerków. Dla rolek. Dla rolek, ale dziewczyny widzę, że tutaj podłapały od chłopaków. Że można też bez sprzętu. No. No i co? Prawie, no. Prawie. Prawie. O, złapałaś się, super. Prawie. Ciebie nie lubię. Puść się, Lila, puść się. Najwyżej tata cię tutaj podsadzi z boku. Puść się, puść, puść się. Puść się. Ambicje. Ambicje wygrywają. Prawie było. O, super. Jeszcze chyba jak mam pozycję. No właśnie. Super. Jeszcze trochę, Nela. Udać się. Wow. Wow, prawie już. Widzisz? Jeszcze troszkę ci się uda. Wow. Spyciule. No, brawo, Nela. Już prawie. Brawo. Jeszcze tylko trzeba złapać. Super.
weszło, super. Zjeżdżacie? Zjeżdżam z wami. Chodź młody, zjedziemy razem, prawda? Nie boję się. Ja się jedziemy. Ekstra, dobra, wystarczy może, co, dziewczyny? Wow! Zabrałam się walkę! Też raz, ojej, ale nie bolało mocno? Nie. O, karet. Nie, tata, no ale jak nie chcesz, żeby ci pobudł, to nie, no to trudno. Tam z boku jest na tym czarnym chyba się jeszcze. Po co, mogę ci pomóc? Tak. Mama! Weź. Ekstra. Ja pod słońcem nagrywam. Nie? To też jest bliskie. Też? Tak? Yes! Udało mi się! Super! Yes! A tu jest większa! To jest ekipa. Nie, na pomogę! Jak one już teraz takie rzeczy robią, to ja się boję, co będzie dalej. Możesz jej? Wracamy, my już jest godzina 20, wracamy do domu, ja siedzę z tyłu z dziewczynami, bo podwoziliśmy ciocię jeszcze, ciocia siedziała z przodu, a teraz jedziemy do domku już. Zanzi, zobaczcie tutaj, o, w nogach, pierwszy raz taka trasa jego, ale siedzi, odnalazł się, chyba nawet jest zadowolony, chyba mu tam wygodnie, bo równo, wiecie, więc chyba jest szczęśliwy z tego powodu. Dziewczyny się wybiegały, tak? Wybawiłyście się dzisiaj? Dużo biegaliśmy, były lody, była wata cukrowa, jak widzieliście. I dziewczyny po rampie sobie pozjeżdżały. Pierwszy raz w życiu zobaczyły, jak to wszystko działa i wygląda, bo nie było dużo tych wszystkich rolkarzy, więc można było się pobawić chwilę i zobaczyć, jak to działa, jak to się po prostu bawi na takiej rampie. No i co? I teraz już wracamy do domu.
na spokojnie, pójdziemy się wykąpać z tego piachu, zjemy kolację i pójdziemy grzecznie spać. Taką mamy nadzieję, że ciocia do nas jedzie, także z ciocią jeszcze posiedzimy chwilę. Nie? A ciocia też będzie spać u nas? Nie, ciocia jedzie do siebie do domku, ale to później, to już jest wcześniej, jest dopiero 20, także jeszcze jest czas. No to co, a my się już z wami żegnamy. Tak wyglądała nasza sobota, zobaczymy co będziemy robić jutro. Jakieś tam wstępne plany są, ale co tam się okaże, to się okaże jutro. Jak dziewczyny będą miały humory i jak tam wiadomo, na luzie. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro. Pamiętajcie o łapkach, o subskrypcjach. No to co, no to pa pa!